Pod koniec lutego 1940 roku Hitler zleca generałowi von Falkenhorst rozpoczęcie przygotowań do operacji o kryptonimie Wesselrübung. Pod tym kryptonimem kryło się zajęcie Norwegii przez Niemcy. Sama operacja zaczęła się w pierwszych tygodniach kwietnia 1940 roku. 8 kwietnia 1940 roku polski okręt podwodny ORP Orzeł zatapia niemiecki transportowiec wojskowy Rio de Janeiro i wysyła radiogram do admiralicji brytyjskiej. Niestety, Brytyjczycy bagatelizują te informacje. Kiedy w końcu zaczynają zdawać sobie sprawę z zaistniałej sytuacji, i jest już za późno. Próbują wysadzać na brzeg Norwegii desanty, które po krótkich walkach muszą zostać ewakuowane. W niecały miesiąc później, 5 maja 1940 roku, z lotniska Aalborg startują dwa niemieckie wodnosamoloty typu Arrado 196 z 706 Dywizjonu Lotniczego, których zadaniem było patrolowanie wód przybrzeżnych Norwegii. Znajdując się już w wyznaczonym sektorze, spostrzegają płynący na powierzchni morza brytyjski okręt podwodny. Niemieccy piloci, ostrzeliwując okręt z broni pokładowej, zmuszają brytyjskiego dowódcę do zatrzymania okrętu. Jeden z samolotów niemieckich woduje blisko angielskiego okrętu i nakazuje brytyjskiemu dowódcy, komandorowi Rupertowi Lansdale, podpłynąć wpław do samolotu. Okazało się, że jest to brytyjski podwodny stawiacz min, SAL, o numerze taktycznym 37M, który doznał poważnych uszkodzeń po wejściu na minę. Okręt został odholowany do niemieckiej bazy Wilhelmshaven, a załoga trafiła do obozu jenieckiego. W historii wojen morskich jest to pierwszy uznany przypadek, by piloci samolotu zdobyli i wzięli do niewoli okręt podwodny wraz z załogą. W okresie, kiedy na dobre trwała tak zwana bitwa o Atlantyk i szczęśliwe czasy dla U-Bootwaffe, w roku 1941 również i Niemcom przydarzyło się podobne zdarzenie. Dnia 27 sierpnia 1941 roku, około godziny 10, piloci jednego z brytyjskich samolotów z dywizjonu 269 RAF, dowódcą był major pilot Thompson, spostrzegają płynącego również na powierzchni U-Boota, na którego zrzucają cztery bomby głębinowe. Wybuchy powodują tylko lekkie uszkodzenia okrętu. Dowódca U-Boota, kapitan lejtnant Hans-Joachim Ramloff, zamiast skryć się okrętem pod wodę, jak nakazują procedury, wydaje załodze niezrozumiały rozkaz, by szybko założyła pasy ratunkowe i wyszła na pokład, po czym wywiesza białą flagę na znak poddania okrętu. Jak się później okazało, był to niemiecki okręt podwodny U-570. Zostaje on odholowany do jednego z brytyjskich portów. Anglicy zdobywają wiele informacji o niemieckich okrętach podwodnych. Był to dotkliwy cios dla niemieckiej Kriegsmarine. Sam U-570 po badaniach został wcielony do brytyjskiej marynarki wojennej i pływał pod nazwą HMS Grab. Zdarzały się też i tragiczne w skutkach wypadki zatopienia przez pomyłkę własnych okrętów. We wrześniu 1939 roku brytyjski okręt podwodny Triton popełnił tragiczną pomyłkę, zatapiając własny okręt podwodny Oxley. W krótkim czasie po tych wydarzeniach o mały włos podobny los nie spotkał kolejny brytyjski okręt podwodny Swordfish, do którego odpalił salwę torped własny okręt podwodny Sturgeon. Niestety, podobne zdarzenie nie ominęło też polskiej marynarki wojennej. 2 maja 1942 roku polski okręt podwodny ORP Jastrząb, numer taktyczny P-551, dowodzony przez kapitana Bolesława Romanowskiego, został zaatakowany bombami głębinowymi przez brytyjski niszczyciel Stan Albans i trałowiec Sigul. ORP Jastrząb wynurzył się i zaczął nadawać sygnały rozpoznawcze. Brytyjskie okręty, nie zważając na to, nadal ostrzeliwały polski okręt z broni przeciwlotniczej. Jak pisał w swoich wspomnieniach dowódca okrętu kapitan Romanowski, oto fragment. Sygnalista angielski, ciężko ranny, jeszcze próbował nadać rozpoznawcze sygnały. Radiotelegrafista, też Anglik, przejął lampę Aldisa, by również nadać sygnały rozpoznawcze. Został zabity na miejscu.
Ja dostałem 4 pociski w nogi, upadłem i nie mogąc wstać, usiadłem na pomoście, trzymając banderę polską nad głową. Poległo 5 członków załogi ORP Jastrząb, a 11 było rannych, w tym dowódca i jego zastępca. ORP Jastrząb zatonął w ciągu kilku minut. Na zakończenie przypomnę, że komandor Bolesław Romanowski przeżył wojnę. Był dowódcą okrętu podwodnego ORP Dzik, na którym odnosił na Morzu Śródziemnym niewiarygodne sukcesy. W roku 1947, dokładnie 4 lipca, przeprowadził on jako dowódca z Wielkiej Brytanii do Gdyni ORP Błyskawica, który dzisiaj jest okrętem muzeum. Powojenne losy komandora Romanowskiego stanowią haniebną kartę ówczesnego kierownictwa marynarki wojennej. Cóż, w Polsce trwał okres stalinizmu.